Podczas dzisiejszej dyskusji rozmawialiśmy o tym, jak niskie stopy procentowe wpływają również na oszczędności emerytalne, ale przede wszystkim pojawiło się kilka nowych, myślę, że pozytywnych przekazów dzisiejszej debaty. Po pierwsze 2017 rok, który zaczął się pozytywnymi zmianami i hossą na giełdzie papierów wartościowych. Wszystko wskazuje na to, że i na rynkach globalnych, i w Polsce również będzie miał ten pozytywny trend utrzymany. Wzrosty gospodarcze na rynkach światowych zgodnie z danymi Banku Światowego mają oscylować na około 2,7%, co również zdaniem ekspertów polskich odbije się pozytywnie na polskim rynku. Jeżeli chodzi o przewidywane zmiany w systemie emerytalnym, to kierunek proponowany przez Ministerstwo Rozwoju został określony podczas dzisiejszej dyskusji jako właściwy i każdy wskazywał na to, że starzenie się społeczeństw wymusi dodatkowe oszczędności na przyszłą emeryturę. W związku z tym każdy czeka na jakieś szczegółowe rozwiązania w tym zakresie. Natomiast podnoszenie potencjalne stóp procentowych będzie jednak stanowiło przede wszystkim dla przedsiębiorstw pewne wyzwanie i może się wiązać i z pojawieniem się konieczności restrukturyzacji, ewentualnie drobnych bankructw, więc trzeba się zastanowić nad ścieżką dojścia do tego, w jaki sposób te stopy procentowe powinny być podnoszone.